Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na kopiec Fila na Ursynowie w Warszawie. A to po to, bo przejedziemy się metrem z Ursynowa do centrum. Zobaczymy właśnie, jak wygląda ta droga, jak to wygląda jedynym systemem metra w Polsce i jednym z nich najstarszym odcinków. Dodam, że zaczynamy też filmiki ze stolicy Łotwy, czyli Rygi, więc z wakacji, więc tutaj niedługo będzie dużo fajnych filmików, więc oglądajcie, bo naprawdę jest warto. No a teraz jesteśmy na Ursynowie. Tutaj zobaczcie, zrobili takie fajne miejsce, takie jeziorko. Tego kiedyś nie było. Ogólnie powiem wam, że ja bardzo lubię to miejsce. Tam tramwaje. Zawsze tutaj jestem, po prostu jest super. I mam z tym miejscem bardzo dużo wspomnień jeszcze z dzieciństwa, bo jak byłem mały, tutaj dużo przyjeżdżałem. Tam jest też park Romana Kozłowskiego. No ogólnie może było takie miejsce na oddzielny odcinek zrobić, ale dzisiaj nie jest filmik o górce na Ursynowie, tylko o przejeździe metrem, więc zobaczymy się już na stacji Ursynów. Jesteśmy już pod stacją metra Ursynów. Tutaj ona się znajduje. Tam osiedle Koński Jar, tutaj Aleja Kennet, tu jest parking, parkuj i jedź. My wchodzimy do metra. Tutaj stacja Ursynów, wchodzimy już pod ziemię. I tutaj w Brajlu informacja. I pojedziemy do centrum. Tam wygląda. Tam tutaj informacje. Jest stacja metra. A my już tutaj idziemy, mamy bilecik, więc trzeba go skasować. I idziemy. Mamy metro w kierunku Młociny. Tak! Tutaj one tak wygląda, więc wsiadamy. Nie ma co tracić czasu. Jesteśmy w metrze. Tak tutaj to wygląda. Jedziemy do stacji centrum. Więc ja tutaj już nie będę się odzywać, bo będzie głośno. Więc miłego oglądania. Następna stacja Służew. Stacja metra Służew. Stacja Wilanowska. Następna stacja Wierzchu. Następna stacja Racławicka. Stacja Racławicka. Ja wychodzę, bo chyba nie było połowy.
Następna stacja, centrum. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich i dalekobieżnych. Next station, centrum. Convenient change to suburban and long distance trains. Wyszliśmy z metra. Uwaga, jesteśmy w centrum, widzimy najważniejsze wieżowce i jest Pałac Kultury. Proszę bardzo, jest też Warsaw Tower. I dojechaliśmy do centrum, szybko się jedzie z Ursynowa do centrum. I warto sobie pojechać taką wycieczkę na zrobić w drugą stronę, bo Ursynów jest ciekawy, ale tutaj właśnie no każdy chyba zna te miejsce, że Pałac Kultury to no jedno z moich ulubionych miejsc w Warszawie. Więc fajnie, że tutaj jestem. A więc w tym pięknym miejscu, w Warszawie, już się pożegnamy. Tutaj właśnie mamy te wieżowce. Mamy dworzec Warszawa Centralna. No i tutaj już przy widoku na Pałac Kultury będzie trzeba się pożegnać. Więc widzimy tutaj ten Pałac Kultury już. A więc no, to by było już na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I oczekujcie odcinków w stolicy Łotwy, czyli Rydze, no i trochę jeszcze odcinków w Warszawie, bo jeszcze trochę ich ponagrywam. No to cześć!